I jeszcze raz ci powtarzam, jeżeli stoczyłbyś tyle zawodowych walk, ile ja stoczyłem, czyli kilkadziesiąt, jeżeli walczyłbyś o tytuł międzynarodowego mistrza Polski w boksie, mógłbyś takie głupoty opowiadać, ale ty tego nie zrobiłeś i tego nie zrobisz. Ja podejrzewam, że to może być ostatnia twoja walka, w związku z tym, że pierwszy raz spotkasz się tak naprawdę z zawodnikiem i pierwszy raz zobaczysz, co to jest walka, a nie sparing. I ciesz się tymi chwilami, bo uważam, że może to być już no ten miesiąc i te przygotowania, kamery, wywiady, to może być już ten ostatni miesiąc. Ja nie twierdzę, bo ja ci nie chcę żadnej krzywdy zrobić, ja po prostu chcę wygrać walkę. Natomiast uważam, że jeżeli wygram przez KO, to może ci się odechce i wtedy zrozumiesz, na czym polega sparing, słuchanie kolegów, a na czym polega realna, prawdziwa walka. Pum, 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 pum.